Czy polski pacjent chory na raka płuca ma te same szanse w starciu z chorobą, co jego europejscy sąsiedzi? Zdecydowanie nie. W Polsce nie mamy dostępu do innowacyjnych, nowoczesnych terapii, do terapii celowanych. Wiem z doświadczenia, wiem od znajomych, że w całej Europie praktycznie żywiąc już od kilku lat są stosowane, jest stosowane leczenie immunoterapią, które u nas jest w dalszym ciągu niedostępne. Walczymy od roku o wprowadzenie na listę refundacyjną nowych leków. Niestety bez efektu. Znam przykłady z chorych z rozpoznaniem czwartego stopnia raka płuca, którzy przeżyli ponad 4 lata. Jakie są priorytety dla polskich chorych na raka płuca, jeśli chodzi o dostęp do leczenia immunokompetentnego? W tym momencie nie mamy dostępu do tego leczenia w Polsce w ogóle. Jeśli są jakiekolwiek programy lekowe, to obejmują one określoną grupę osób, natomiast większość chorych nie ma dostępu do tego typu leczenia i jeśli zwraca się ktoś do mnie z pytaniem, gdzie można takie leczenie uzyskać, to niestety muszę go wysyłać za granicę. Jakie nadzieje dla pacjenta wiążą się z możliwością leczenia pierwszym lekiem anty-PD-L1 w raku płuca? Przede wszystkim większy komfort życia i przeżycie. Bo tu chodzi nie tylko o to, żeby przeżyć jak najdłużej, ale także o to, żeby ten okres życia, który mamy przed sobą, przeżyć w jak najlepszym, w jak największym komforcie. Która grupa pacjentów mogłaby odnieść największą korzyść z refundacji tego leczenia? W tym momencie są to pacjenci, którzy są po pierwszym rzucie leczenia, są to pacjenci drugiego rzutu. Jest to niewielka grupa chorych, ponieważ rak płuca jest chorobą w tym momencie jeszcze śmiertelną. I do tego drugiego rzutu niestety niewiele osób dożywa. Jest to też grupa ściśle określona, która jest wyodrębniona na podstawie badań.